Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Przywitał Państwa tym utworem zespół nadzwyczajny. Zespół, który istnieje w naszej szkole już od 15 lat. Dzisiejsze wystąpienie to jest 15, moje 13, mam nadzieję, że nie będzie pechowe. Zespół, który ciągle się zmienia. Stałym członkiem tego zespołu jest oczywiście jego pomysłodawca i założyciel Andrzej Suchenek. Dzięki niemu tutaj się spotykamy. Jest to chyba jedyna szkoła, nie wiem czy w województwie mazowieckim, czy w Polsce, która celebruje Dzień Kobiet. Zebraliśmy się właśnie z tej okazji i na początku chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia, szczególnie naszym pięknym paniom, które tutaj dzisiaj są z nami. Najlepsze życzenia, dużo zdrowia, 100 lat, a Panów proszę o powstanie. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Proszę Państwa, nie mam wątpliwości, że dzisiaj wydarzy się coś niesamowitego, bo to jest szczególny dzień, szczególny wieczór i jak wrócicie Państwo do domu, to wiem o tym, że wasi panowie będą kochali was tak jak nigdy dotąd, że wasze dzieci będą posłuszne jak nigdy, że teść i teściowa będą osobami do rany przyłóż, a mąż nawet zmyje po dzisiejszej kolacji. To wszystko przed wami, jutro szef da wam podwyżkę i uśmiechnie się do was serdecznie, a za chwilę emerytura wzrośnie o trochę więcej niż 1000 złotych. To wszystko przed wami, ale zanim się to wszystko wam przytrafi, najpierw my. Zaczynamy utworem tradycyjnie, którym kończyliśmy ubiegłoroczne występy. Teraz już wszystko wiem, bawiłem w grubocie i w Ameryce, w USA, gdzieś pod palmami raj, mówili jeść, bo tam podobno życie. O, to był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Miłość Zakopane, polewamy się szampanem.
leciutkie, bo to przecież góry, to przecież góry. Na niebie słońce śni, ty jesteś dzisiaj, przeganiasz góry. Yeah.
nadziei wiemy, gdy był więc za jej zdrowie. Twoich ust najsłodszy smak. Słodszy.
korzysta dzisiaj tak mamy szczęście, bo tylko dwa razy przed rozpoczęciem programu wysiadł nam kabel. Ja przypominam, że w tamtym roku wysiadło nam światło, bo nie wytrzymało obciążenia. Ale teraz chciałbym zapowiedzieć osobę szczególną. To jest duży transfer do naszej szkoły, który kosztował nas kilka milionów euro. Najstarszy z najmłodszych nabytków, pan profesor Andrzej Nowotka. Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, troszkę dyrektor prosił, żeby odciążyć tutaj Wojciecha, bo nawet nie wiedziałem, że on cały czas też będzie występował. Gdybym wiedział, że to tak jest, chętnie bym się wpisał na jakieś te jeszcze dodatkowe występy, ale może w przyszłym roku. Jestem więc trochę dzisiaj złapanki, można by powiedzieć. Szanowni zebrani, kolega dyrektor prosił, żeby nawiązać do związku kobiety z literaturą ze względu na moją profesję. Jest to pewnie związek bezsprzeczny. Chyba już Ewa w raju pierwszą dramaturgię wprowadziła, w związku z tym cała literatura nie miałaby sensu, gdyby nie kobiety. Jedno jest pewne. Polki to najpiękniejsze kobiety świata. To była teza. Jak widzicie, teza sama się broni, dlatego że już ten aplauz to potwierdza. Szanowni Państwo, pozwolę sobie dzisiaj pewien tekst literacki sprzed niemal 200 lat przytoczyć, autorstwa samego Adama Mickiewicza, o takiej wymowie międzynarodowej, mianowicie będzie mowa o balladzie litewskiej trzech budrysów, czyli trzech Litwinów, tak o nich mówiliśmy. Oni zaś na nas mówili, na mężczyzn, na Polaków Lachy, na nasze kobiety, na Polki Laszki. Przepiękna skądinąd nazwa. I gdy czasami w naszą stronę się wybierali, to rzecz jasna Niemen tę przepiękną rzekę musieli przekroczyć. Pozwólcie Państwo około 3 minutek krótkiej ballady. Adam Mickiewicz, Trzech Budrysów, ballada litewska. Stary budrys, trzech synów, tęgich jak sam Litwinów, na dziedziniec przyzywaj rzeczy. Wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki, a wyostrzcie i groty i miecze. Bo mówiono mi w Wilnie, że odtrąbia niemylnie trzy wyprawy na trzy świata strony. Olgierd, ruskie posady, Skirgię, Lachy, sąsiady, a ksiądz Gistut napadnie Tautony. Wyście krzepcy i zdrowi, jedźcie służyć krajowi, niech litewskie prowadzą was bogi. Tego roku nie jadę, lecz jadącym dam radę. Trzej jesteście i trzy macie drogi. Jeden z waszych biec musi za Olgierdem ku Rusi, ponad Ilmem, pod mur Nowogrodu. Tam sobole ogony i srebrzyste zasłony, a u kupców tam dzięki jak lodu. Niech zaciągnie się drugi w księdza Gistuta cugi. Niechaj tępi krzyżaki psu braty. Tam bursztynów jak piasku, sukna cudnego blasku i kapłańskie w lantach ornaty. Za Skirgiełem niech trzeci poza Niemen przeleci. Nędzne znajdzie tam sprzęty domowe, ale za to wybierze dobre szable, buklerze i mnie stamtąd przywiezie synowe. Bo nad wszystkich ziem bramki milsze laszki, kochanki, wesolutkie jak młode koteczki, lice bielsze od mleka, z czarną rzęsą powieka, oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki. Stamtąd ja przed półwiekiem, gdybym młodym człowiekiem, laszkę sobie przywiozłem za żonę. A choć ona już w grobie, jeszcze dotąd ją sobie przypominam, gdy spojrzę w tę stronę. Tak on dawszy przestrogę, błogosławił na drogę, oni wsiedli, broń wzięli, pobiegli. I dzieje się zima, synów nie ma i nie ma. Budrys myślał, że w boju polegli. Po śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci, a pod burką wielkiego coś chowa. Ej, to kubeł, a w kubie, no w kuble nowogrodzkie są ruble. Nie, mój ojcze, to laszka, synowa. Po
śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci, a pod burką wielkiego coś chowa. Pewnie z Niemiec, mój synu, wiedziesz, kto był bursztyną. Nie, mój ojcze, to nasza synowa. Po srebrzystej zamieci do wsi jedzie mąż trzeci. Burka pełna, zdobyczy tam wiele. Lecz nim zdobycz pokazał, stary Borys już kazał prosić gości na trzecie wesele. Te kilka milionów euro było warte zainwestowania w Andrzej. Przypominamy, aczkolwiek zazdroszczę jego żonie, jak takim tonem do niej przemawia. Utwór z ubiegłego roku, zapraszamy do tańca.
generała. Jak to kobiety są spostrzegawcze. Proszę Państwa, koniec lat 30. W Związku Radzieckim wielka czystka. Stalin morduje kilkaset tysięcy ludzi, nie oszczędza nawet wojskowych. No i oczywiście wyprawia im wspaniałe państwowe pogrzeby. I tak też jest w tym przypadku. Dwie trumny odkryte przed Kremlem. Kolejka ludzi, którzy składają hołd dwóm generałom, którzy oczywiście zginęli, ale wiadomo, że lud musi, nie wie, w jaki sposób się to stało, i stoją dwie kobiety i podchodzą coraz bliżej, żeby oddać hołd tym generałom. Jedna do drugiej mówi: posłuchaj, nie wiesz, dlaczego zginęli ci dwaj generałowie? Mówi: posłuchaj, podobno najedli się trujących grzybów, no i po prostu umarli. No ale podeszli już całkiem blisko, jedna patrzy, że ten jeden z generałów ma dziurę w głowie. Mówi: ty posłuchaj, a ten dlaczego ma dziurę w głowie? A bo nie chciał jeść grzybów. Dwie piosenki będą dzisiaj zapowiedziane. Pierwsza z nich, Dominik Owsianko, gra z nami już trzeci rok. Chyba go nie zostawimy po to, żeby grał w roku przyszłym, bo jest maturzystą tegorocznym i wszystko robi, żeby jednak tę szkołę dobrze skończyć. Zapowiadam Dominika, bo to jest utwór dedykowany, jeśli dobrze zauważyłem, jednej z osób siedzących tu na trybunach, utwór od młodego mężczyzny po przejściach. Cortez pierwsza. Być może jestem bardziej nie bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam, wysysam. Dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Muzyka.
coś tam w domu naprawili, ale różnie to z tym bywa. I w tym dowcipie jest podobnie. Przychodzi żona, mówi, posłuchaj Staszek, kran przecieka, by zmienił uszczelkę. On mówi, przestań, mój skarb, jestem hydrauliki jestem. Dobrze, kran cieknie dalej. Przepaliła się żarówka, mówi, Staszek, weź, mówi, byś zmienił żarówkę. Przestań, co ja elektryk jestem. Ale pewnego razu Staszek przychodzi z pracy, kran naprawiony, żarówka wstawiona, nowa. Mówi, co, skarbie, ktoś tu był? Naprawiał te wszystkie rzeczy? Tak, mówi tutaj. Zenek, sąsiad wpadł i to wszystko zrobił. Ile za to chciał? Nic nie chciał. Chciał, żebym albo mu zaśpiewała, albo numerek. No i co mu zaśpiewałaś? A co ja, piosenkarka? Perkusja, super. Perkusja. Wcześniej niż zwykle, bo przecież miałem klucz. Szedł z mnie motocyklem do ciebie aż po łódź. To miała być niespodzianka, ze caku i kabin. Cicho pod tą mieszkanka, a ty tam w łóżku z nim. Okrutna slaj popła, jak zrobić mi to opłać. Rzuciłbym cię natychmiast, by moment wykorzystać. Lecz się opamiętałem, bo gdzie ja taki chciałem. Znajdę ja też z całupą kolejną równie głupią. Byliśmy raz na wywarce, twój widok wzbudzał szał. Staliśmy gdzieś w pałacce, z głośników Marley grał. Zostawiłem cię na chwilę, w kuchni dał pani dżin. Wraca mi w serce sztylet, bo ty w łazience z nim. Okrutna slaj podła, jak zrobić mi to opłać. Zrzuciłbym cię natychmiast, by moment wykorzystać. Lecz się opamiętałem, bo gdzie ja tak chciałem. Zajmę jak też z całupą kolejną równie głupią. Okrutna slaj podła, jak zrobić mi to opłać. Zrzuciłbym cię natychmiast, by moment wykorzystać. Lecz się opamiętałem, bo gdzie ja z takim ciałem. Znajdę ja też z całupą kolejną. Okrutna słaj podła, jak zrobić mi to opłać. Chciałbym powiedzieć koniec i skupić się na żonie. Lecz się opamiętałem, bo gdzie ja z takim ciałem. Znajdę ja też z całupą. Hubert,
Jak możesz Maćka do odsłuchu daj. Maćka do odsłuchu, perkusyjny. Jeszcze chwila. Ania Wyszkoni dawno temu tę piosenkę zaśpiewała dla swojego mężczyzny, ale słowa są takie, że dzisiaj mężczyźni chcą ją zaśpiewać dla swoich kobiet. Ułożysz mnie w całość, ułożysz.
synek, modląc się, kiedyś ojciec podsłuchał jego modlitwę, jak prosił Pana Boga o to, żeby błogosławił tatusiowi, mamusi, babci i pewnego razu mówi: do widzenia, dziadku. I tak się stało, że następnego dnia dziadek zmarł. Zdumiony był ojciec. Za jakieś 2 miesiące słyszy podobną modlitwę: Panie Boże, pobłogosław mamusi, tatusiowi, do widzenia babci. Na drugi dzień babcia zmarła. Co jest grane? Minął jakiś czas, słyszy znów modlitwę synka: Panie Boże, pobłogosław mamusi, do widzenia tatusiu. Nie no, facet całej nocy nie przespał. Rano zdenerwowany pojechał do pracy. Nie mógł się skupić zupełnie. Po pracy mówi: pójdę na piechotę, bo naprawdę coś może się stać, jakiś wypadek i tak dalej. No i spóźnił się sporo. Później przyszedł do domu. No i żona z pretensjami do niego: no gdzie ty byłeś? O której ty wracasz z pracy? A wiesz, mówi: kochanie, miałem taki ciężki dzień. Ciężki dzień, ciężki dzień. A mi tutaj listonosz w progu umarł. Proszę Państwa, gdybyście Państwo byli którymś z tych dowcipów pod naszym programem w jakimś momencie bardzo zbulwersowani, to ja bardzo mam taką wspólną prośbę, żebyście Państwo niekoniecznie znajdowali adres do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura Księdza. I teraz dla wszystkich pań, które by cokolwiek poczuły się dotknięte, Mateusz Marsz. Kawałek nieba, powiedz mi kochanie, czego ci...
scenka edukacyjna. Przypominamy ją, choć graliśmy ją chyba 4-5 lat temu. Jeszcze jak był Kuba Mazurkiewicz tutaj obecny i Rafał Krajewski. Ale proszę Państwa, ta scenka, przypominamy ją, ponieważ ona zupełnie nic nie straciła na wartości, na aktualności. Bo ta scenka opowiada o najstarszym języku świata. O języku ciągle nieodkrytym, ciągle niezrozumiałym, zwłaszcza dla nas mężczyzn. I teraz lekcja dla panów. To jest jedyny punkt programu dedykowany panom, żebyście może spróbowali się odrobinę, żebyśmy spróbowali się czegokolwiek nauczyć. O, dziękuję, dziękuję. No, całkiem niezły mieszkanko widzę, całkiem fajnie. Dziękuję, miło mi. Andrzej jestem. Wiktor, tłumacz przysięgu języka kobiecego. Wzywał mnie pan? Tak, tak. Proszę sobie usiąść. Ja, dziękuję bardzo. Wie pan, tyle pracy. Ciągle nie mogę nadążyć z robotą. Strasznie dużo zleceń. A wie pan, całe życie uczę się tego języka i kompletnie nie mogę ich pojąć. Spokojnie. Będę tutaj z panem. Ja sobie będę czytał gazetkę, wie pan. Pomogę panu. A to małżonka, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Aha. Dobrze, wie pan, proszę sobie tutaj naturalnie porozmawiać, jakby mnie tu w ogóle nie było, w ogóle. Coś się stało, kochanie? Nic. Stało się, stało. I ty dobrze wiesz już, co się stało. No przecież widzę, że coś cię gryzie, no. Wszystko okej? Okay? Nic nie jest okej. Okay. Siedzę tutaj w domu stara i załamana. Coś mówiłaś? No mówię, że wszystko okej. Okay. Jeszcze ten basztyl z księgowości nowej. Nie miałeś kogo zatrudnić? Tylko babę z wymiarami? Głupi jesteś? No chyba nie chodzi ci o Beatę, co? Beatę? Gdzie? O to. Chociaż ja uważam, że mógłbyś zatrudnić lepszą, czyli starą, grubą i brzydką. No dobrze, to wiesz co, ja znajdę kogoś na jej miejsce. Ale przestań, to w ogóle nie o to chodzi. A właśnie, że super. Jest pan rewelacyjny. Pan doskonale rozumie kobiety. Gdzie tam, panie? Ja ich w ogóle nie rozumiem. Ja tylko wiem, co one mówią. Proszę kontynuować. Kochanie, bo zbliża się sobota. Cóżeś ty znowu i co i z kim wymyślił? Może ja bym tak z kolegami na ryby skoczył? Ależ oczywiście, kochanie. A wiesz, że już ci haczyki przygotowałam, robaków nakopałam. Wie pan, na moje oko zderzak, reflektor i błotnik. Czyli nie masz nic przeciwko? A wspomniałam, że ci się piwko chłodzi w lodówce? Przepraszam, jak cegłą w łeb. Co małżonka była łaskawa powiedzieć? Że mi się piwko chłodzi. Zaraz, bo to się rzadko zdarza, panie. Ja tu do literatury sięgnę, fachowej. Skubana dobra jest, piwko się chłodzi. I pęknięcie poprzecznej szyby czołowej. Ale to nie moja wina. Ten samochód sam się rozwalił, kiedy skręcałam w lewo. Jak skręcała w prawo. Rozwaliłaś mi samochód? Z drugiej strony, co chaotu. Telefon ci twój, wiesz? To mój? Tak, wiem, ale to Dorota, nie chcę mi się z nią gadać. Hej, Dorotka, co tam? Że gdzie ci Tomek zabrał? Trufle jeść w restauracji? I co jadłeś? Świeński ryj ci został na szyi. No i tylko po to dzwonisz. Dobra, hejka, pa! Utop się w celulicie. Ludzie dochodzą do restauracji, a ja tutaj, mówię pan, achy, ochy, wzdechy, też coś to wszystko znaczy. To jest tak zwana wzdychologia. Kochanie, wpadłem na cudowny pomysł. Zabiorę cię dziś do restauracji. Ja nigdzie nie idę. Nie mam się w co ubrać. Nie mam się w co ubrać. Ja nigdzie nie idę. To u kobiet synonimy.
to może chociaż w domu jest coś do jedzenia. Aha. Gotowany kurczak i brokuły wczoraj. Gotowany kurczak i brokuły wczoraj. Gotowany kurczak? Brokuły wczoraj? Gotowany kurczak i brokuły wczoraj. Muszę ci ograniczyć cholesterol, bo jeszcze umrzesz na zawał, a prosiłam, bierz kredyt sam, prosiłam. No, ja bym tak chciał zauważyć, że w soboty to mamusi były mielone. Coś ty powiedziałeś! Panie, przepraszaj, szybko, 3, 2, 1! Przepraszam! Wybaczam. Powiedz czego? Na kolana i błagaj o przebaczenie. No, wybacz, kochanie. No. Ale to mówisz, nic się nie stało. Zapomnij o rybach. Kochanie. I co? Andrzej, do jasnej cholery. Pomóż pan. Ma nową fryzurę. Masz nową fryzurę. Wyglądasz pięknie. Istna gwiazda Hollywood. Nic za krótko? Mów mi takie jeszcze. Nie, no co ty? Wyglądasz jak istne milion dolarów. Tak! A zapłaciłem tylko 1000. Ile? 1500. Ile? Panie, przepłaciła jak nic. Ja łeb robię za 3 dychy. Dobra, to ja może panu dziękuję za usługę. Ej, tu, przepraszam, coś nie tak? Nie, wszystko okej. Okay. Pan jest rewelacyjny, tylko on mózg tego nie ogarnia. Panie, no rozumiem pana, naprawdę. Rozumiem, co mogłem tutaj zrobiłem, pomogłem. Wie pan, właśnie dlatego nie mam żony. Dziękuję. Powodzenia. Wiesz co, kochanie? Hmm? Szczerze mówiąc, to ja może nie chcę rozumieć, co ty mówisz. Bo może dlatego się dobrze dogadujemy. Thank you.
rękach. Taki jesteś pierdoła. Wiesz, jakby były mistrzostwa świata, kto jest największym pierdołą na świecie, to by zajął drugie miejsce. Mąż oburzony. A dlaczego? Bo taki jesteś pierdoła. Andrzej Sikorowski zaśpiewał kiedyś, bardzo dawno temu, piosenkę zatytułowaną Druga strona. Potem ktoś skomentował, że to jest piosenka, którą powinni śpiewać mężczyźni po przejściach, ale myślę, że tekst jest taki, że również kobiety z przeszłością podobny tekst mogłyby śpiewać, więc mężczyzna po przejściach dla Państwa ten tekst. Chociaż w zasadzie mówię wszystko. Tańczyłem wczoraj na zabawie z jedną panienką ciut za blisko. Nie powiedziałem ci o kilku piwach wypitych wczoraj na śniadanie. Lecz gdy do boju trąbka wzywa, próżne gadanie. Wybacz, ale taki jestem już. Po jednej stronie ponoć dusza człowiek, z drugiej strony mam w kieszeni nóż i burzę w głowie. Z jednej strony serenadę gram i odprowadzam cię po siódmym niebie. Potem drugą stronę przecież mam tylko dla siebie. Nie powiedziałem ci o jednej sprawie, chociaż w zasadzie mówię wszystko. Tańczyłem wczoraj na zabawie z jedną panienką ciut za blisko. I były słowa, które dobrze znasz, kiedy znalazłem jej splątane włosa, twoją kochaną twarz. Wybacz, ale taki jestem już. Po jednej stronie ponoć dusza człowiek, z drugiej strony mam w kieszeni nóż i duże w głowie. Z jednej strony serenadę gram i odprowadzam cię po siódmym niebie. Potem drugą stronę przecież mam tylko dla siebie. Wybacz, ale taki jestem już. Po jednej stronie ponoć dusza człowiek, z drugiej strony mam w kieszeni nóż i burzę w głowie. Z jednej strony serenadę gram i odprowadzam cię po siódmym niebie. Potem drugą stronę przecież mam tylko dla siebie.
Dobrze, może zaczniemy jeszcze raz? Okej, okay, dobra. Co gramy? Weź nie pyta, dobra. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo pana, że wpadłem na pana. Ja też pana przepraszam. No, szukam żony swojej.
Pan wie, ja też mówiłem, żony też właśnie ją szukam. A jak pana żona wygląda? Blondynka, długie nogi, duży biust, świeża opalinizna, duży dekolt, spódniczka mini. A pana jak wygląda? Nieważne, szukajmy pańskiej. Pies, kto jest temu winien, wiesz,
więcej słów, co dadzą to, co boli mnie. Przeczucie mam, że jednak spyta ktoś, czy ta bajka się nie kończy. Zapniemy tą szafę, wezmę latarkę i będę obserwował, jak się zachowuje wózek.
od drzwi, dlaczego te drzwi się otwierają. No i tak zrobili, prawda? Ona poszła do kuchni, ten facet siedzi w szafie. W tym czasie mąż wszedł. Mąż chce schować płaszcz do szafy. Otwiera szafę, tam siedzi facet. Mówi, proszę pana, lej mnie w mordę, i tak nie uwierzy, że na tramwaj czeka. Ponieważ zostały nam dwa utwory do końca, więc zgodnie z obowiązującymi zasadami teraz pewien element ludowy i będzie to historia o pewnej znajomości i szczęśliwym poczęciu. Thank you.
górami słońce świeci, sklepny księżyc za górami. Jedno z drugim się przegania, a my się kochamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich, jak ty twoje. Wspaniały wieczór.
za ten czas cudowny, Andrzeju, za to, że jesteśmy pięknymi Polkami. Dzięki, że to gdzieś nam w duszach gra i będziemy się grało. Wojtku, tancerkami czasem niestety będziemy, bo gdzieś tam trzeba sobie radzić z tymi kranami albo jakimiś żarówkami. Dzięki, dzięki za to. Szefie, akuratorium to niech się dowie o tym, co tutaj się dzieje. Dzięki jeszcze raz za tych wspaniałych, przystojnych, utalentowanych facetów w naszej szkole i czekamy na bis. Brawo. Proszę Państwa, oczywiście jak każda profesjonalna kapela jesteśmy przygotowani aż na jeden bis. I tylko dlatego, że nie chcemy Państwa wypuścić stąd nadmiernie rozgrzanymi, takimi energetycznie pobudzonymi, zaśpiewamy na koniec bardzo spokojną, smutną i starą piosenkę, którą pamiętam, przeszło 40 lat temu śpiewała mi moja babcia w troszeczkę nowej aranżacji. Thank you.
się spełnią życzenia wypowiedziane na początku. Niech dzisiejszy wieczór i jutrzejszy dzień będą wieczorem i dniem cudów. Do zobaczenia za rok.